Nie wiem, co Realme sobie myślało, ale teraz będzie cierpieć z powodu sukcesu. Sukcesu swoich poprzedników. Realme 9 Pro to nowy smartfon w ofercie tego producenta i pierwszy z serii Pro, który oferuje łączność sieci 5G. Natomiast czy jest to telefon, który opłaca się w zalewie całkiem mocnej konkurencji? Przekonajmy się. Nawet nie patrząc na tył tej obudowy, jestem przekonany, że jest ona dość mocno spalcowana. Realme zmieniło wykończenie w modelu 9 Pro i teraz nie ma matowego tworzywa, a jest za to tworzywo błyszczące, które, no, powiedzmy sobie szczerze, jednak odcisków będzie zbierało całkiem sporo. Ale trzeba też przyznać, że stylistycznie wypada to całkiem ciekawie. Mamy taką wersję właśnie z, powiedzmy, podświetleniem w środku. To znaczy oczywiście chodzi o blask, który odbija się tylko w środku i mamy tutaj brokat, więc jest efektownie. Natomiast jeśli chodzi o efektywność, no to urządzenie jest duże i szkoda, że boczne ramki są tutaj dość ostre, a właściwie płaskie, ale z ostrymi zakończeniami. Nie jest to tak zaoblone jak tył. No i tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że urządzenie nie należy do najlżejszych. Waży 195 gramów i korzystanie z niego jedną ręką może nastręczać trudności przy dłuższym czasie. Ja trochę miałem problemów z sięganiem do paska powiadomień w takich codziennych sytuacjach. Jak oczywiście przestawi się dobrze rękę, no to nie będzie z tym problemu, natomiast dla ludzi z mniejszą dłonią koniecznie sprawdźcie, czy to jest telefon dla Was. Pamiętajcie też, by nie pomylić Realme 9 Pro z Realme 9 Pro Plus albo jakimkolwiek innym urządzeniem Realme, bo jeśli chodzi o wyspę aparatów, to te stały się bardzo podobne w różnych modelach tego producenta. Z jednej strony jest to jakaś spójność w designie, z drugiej strony mówię, może to powodować pewne problemy, natomiast przede wszystkim wyspa aparatów dość mocno odstaje i tutaj akurat trochę bym się obawiał o to, czy się nie porysują obiektywy, które się na niej znajdują, no i też trzeba mieć na to uwagę, na szczęście producent dorzuca etui na start, więc możemy sobie ten telefon na początku przynajmniej zabezpieczyć. Ogólnie Realme 9 Pro nie złapał rys podczas korzystania, na lewej stronie znajdziemy przyciski głośności, po prawej stronie znajdziemy czytnik linii papilarnej, który jest też wyłącznikiem, po lewej stronie u góry znajdziemy jeszcze slot na kartę microSD i karty nanoSIM, jest to oczywiście slot hybrydowy. Jeżeli chodzi o to, co prezentuje telefon na dole, no to mamy tutaj USB-C, mamy tutaj głośnik, a także gniazdo słuchawkowe. Z kolei front wygląda dość zwyczajnie, ramki na pewno nie są najmniejsze, a jeszcze taka dwupoziomowa ramka tak naprawdę pogłębia wrażenie tego, że ten telefon, no, nie ma najmniejszych ramek, ale też trzeba przyznać, że jest to front z takich przyzwoitych, widziałem gorsze i widziałem z większymi ramkami, więc tutaj absolutnie nic się złego nie dzieje. Z przodu znajdziemy szkło Gorilla piątej generacji. Mnie ten design kupił, podoba mi się on bardziej w stosunku do poprzednika, ale też zauważam, że w sumie nie jest on jakiś nadzwyczajny i myślę, że jeżeli chodzi o preferencje, no to tak naprawdę możecie zdecydować się na jeszcze inne warianty albo po prostu inne modele mogą być bardziej ciekawe dla Was. Na pewno Realme na swój sposób się wyróżnia, ale tylko względem konkurencji zewnętrznej. Wewnątrz, no, wygląda dość podobnie do innych modeli. Uwaga, uwaga, doszło do zamiany matrycy, zabrano nam AMOLEDa! No, nie jest to chyba dobra wiadomość dla tych, którzy mają dużą wiarę właśnie w technologii AMOLED. Natomiast dobry IPS LCD nie jest zły. Ten tutaj ma 6,6 cala i obsługuje odświeżanie do 120 Hz. I moim zdaniem jest on całkiem w porządku. Przynajmniej jeśli chodzi o kolory, bo mamy tutaj dobry kontrast, mamy tutaj dobrą jasność maksymalną, nie tak dobrą jasność minimalną. No i mamy też trochę problemów z tym, że ta jasność nie jest zawsze dobierana odpowiednio, gdy jest trochę ciemno, ale jednak jest trochę światła. Telefon lubi obniżać jasność do minimalnego poziomu. No a wracając do parametrów obrazu, no to kąty widzenia także tutaj wyglądają dobrze. Biele wydają się być całkiem białe i to także jest sukces. To, co jednak trochę rozczarowuje, to podświetlenie w okolicy aparatu i zaokrąglonych ramek. Tam niestety widać trochę takich prześwitów, no i po prostu nie wygląda to za dobrze, bo jest tam nieco ciemniej, ale nie jest to też aż tak duży problem i nie są to aż tak duże prześwity, jak, nie wiem, w smartfonach sprzed 2-3 lat, więc jakiś progres tutaj został wykonany. Dobrze wyglądają czernie, naprawdę na tym telefonie przyjemnie ogląda się treści. Jest oczywiście obsługa HDR, rozdzielczość Full HD tutaj w zupełności wystarcza. Natomiast ja jestem rozczarowany tymi 120 Hz, bo tak naprawdę mało co utylizuje te herce i jakby próbowałem różnych ustawień w grach, ale też nie wyglądało to jakoś przesadnie płynnie. Większość aplikacji do mediów społecznościowych i takich, których używacie na co dzień, tak naprawdę nie wykorzystuje tego potencjału. Mam wrażenie, że te 120 Hz po prostu wygląda lepiej na flagowcach, gdzie faktycznie jakoś to odświeżanie jest zdecydowanie płynniejsze. No ale skoro mówimy o płynności, to może przejdę od razu do wydajności, bo mamy tutaj Snapdragona 695, jednostkę w 6-nanometrowym procesie litograficznym, która w tym przypadku jest wspierana przez 8 GB RAM-u, jest też dostępna
dostępna wersja z 6 GB RAM-u, jeżeli byście mieli taką potrzebę. No i mamy tutaj 128 GB pamięci w każdym wariancie UFS 2.2. I jak dla mnie Realme 9 Pro dostaje nagrodę leniuszka. To znaczy procesor wydaje się mieć całkiem spore pokłady mocy. Na pewno powinien być mocniejszy od Snapdragona 720G, to pokazują zresztą wyniki AnTuTu. Ale jeżeli chodzi o taką codzienną pracę, to tak naprawdę nie garnie się on do niej jakoś specjalnie mądrze, bo widać, że faktycznie telefon jest chłodny podczas grania, ale też nie zawsze o to chodzi. Chodzi o to, żeby osiągnąć jak najlepszą wydajność, żeby to Call of Duty nam nie klatkowało, żeby ten Genshin Impact wyciągnął jak najlepsze detale. No i tutaj można trochę pokombinować. Ja zmusiłem ten telefon do rozgrzania się właśnie, gdy ustawiłem bardzo wysokie detale w Genshin Impact i on sobie w miarę radzi z tymi wszystkimi rzeczami. To znaczy zdarzają się bardzo irytujące przycięcia, tak na 5-10 sekund, kiedy klatki spadają znacząco poniżej 30 klatek na sekundę. Natomiast co do zasady ten telefon radzi sobie płynnie z grami w średnich ustawieniach, czasem nawet wyższych. Tylko że no właśnie, radzi sobie, ale nie utrzymuje w 100% tego płynnego klatkarzu. Po prostu możecie trafić na taki wkurzający 5-sekundowy moment, na przykład podczas meczu online, że gdzieś ta płynność Wam spadnie zauważalnie, no i zostaniecie potem z tym straconym golem. Order leniuszka dla Realme 9 Pro trzeba chyba też dać ludziom, którzy optymalizowali ten system pod ten procesor, bo faktycznie coś tutaj nie gra z animacjami i też na wszystko się czeka. Naprawdę to czekanie bywa irytujące, a jeżeli chodzi o aplikacje w ramie, to możecie mieć zostawione 2, a jak zablokujecie ekran, to do aplikacji praktycznie nie wrócicie. To wszystko jest ubijane tak szybko, pewnie po to, żeby oszczędzać baterię. O wynikach pracy powiem Wam później. No ale to oszczędzanie baterii też przekłada się na to, że nie używa się tego telefonu tak, jakby używało się telefonu z nazwą Pro, bo raczej spodziewamy się jak najlepszych rezultatów w tej klasie cenowej, a dostajemy takiego, no, przeciętniaczka. Przeciętnie prezentują się tutaj rozwiązania systemowe, które mają też poprawiać jakość dźwięku, czyli Real Sound. Teoretycznie mamy korektor graficzny, ale on nie działa na jakimś takim szerokim zakresie pasm i wydaje mi się, że on nie wyjmuje aż tak dużo z tych niskich i wysokich tonów tam, gdzie trzeba, nie podbija ich po prostu tak bardzo. I mam wrażenie, że też to wszystko przekłada się na taki, no, średni dźwięk, po prostu bez większych wrażeń. Oczywiście mamy tutaj gniazdo słuchawkowe i po prostu polecam sobie podłączyć słuchawki przewodowo, bo jednak ta jakość dźwięku jest wtedy dobra. No ale tutaj faktycznie, jeśli chodzi o przesyłanie bezprzewodowe, no to jest tak sobie. Gdy chodzi o głośnik, myślę, że on jest w porządku. Do 70% głośności nie będziecie mieli przesteru. Jest całkiem donośny, ale łapie właśnie ten przester i no ta donośność nie jest też jakaś szczególnie okazała, jeśli chodzi o szerokość tej sceny, więc pod tym względem no jest to średni średniak. Natomiast to, co wypada fatalnie, fatalnie, podkreślam to, wibracje. Coś się niedobrego stało z tą obudową. Oczywiście ona jest tworzywa, ale te wibracje rozchodzą się wszędzie, są głośne, są wkurzające, a do tego producent nie poskąpił momentów, w których one się aktywują, więc w rezultacie możecie być bardzo wkurzeni tym, jeżeli nie wyłączycie tych wibracji. No po prostu to jest najsłabszy element całego telefonu i nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Poprzednik miał te wibracje na całkiem przyzwoitym poziomie. Wibracji raczej nie da się naprawić aktualizacjami, ale warto wspomnieć, że Realme 9 Pro ma dostać 2 lata aktualizacji systemowych od producenta i oczywiście w międzyczasie będą także dostępne różne poprawki bezpieczeństwa. To zdecydowanie należy zaliczyć na plus. Mam nadzieję, że więcej producentów będzie się w ten sposób angażowało. Mamy tutaj nakładkę Realme UI w wersji 3.0, która przykrywa Androida 12. Telefon możemy odblokować za pomocą czytnika linii papilarnych z boku i to jest całkiem żwawe rozwiązanie. Możemy też skorzystać z odblokowania twarzą, które żwawe w ogóle nie jest. Ten Android 12 w Realme UI 3.0 nie jest tak mocno odczuwalny. Nakładka nie zmieniła się znacznie wizualnie, ale mamy teraz więcej kolorów, które bardziej ingerują w różne elementy systemu. Szkoda tylko, że przy wyborze, gdy na przykład generujemy je z tapety, nie wiemy, który kolor będzie odpowiadał za który element, ale no warto docenić, że Realme daje taką precyzyjną kontrolę, że możemy wybrać konkretne kolory z tapety, które będą potem widoczne w różnych elementach systemu. Ponadto możemy sobie takie tapety wygenerować na bazie zdjęć, które mamy w galerii i po prostu wykorzystać paletę kolorów, którą zauważyliśmy w rzeczywistości. Nie znajdziemy tu co prawda Always On Display, ale personalizacyjnie Realme wypada całkiem dobrze, bo możemy tutaj tak naprawdę zmienić sobie praktycznie wszystko. Będziemy modyfikować przejścia między ekranami, to czy szuflada aplikacji będzie w ogóle się wysuwała, czy będziemy mieli wszystkie aplikacje na pulpitach. Będziemy zmieniać też kształty ikon, w zależności od tego, jak nam się będzie to podobało. Będą to mogły być bardziej okrągłe, będą także różne wzory tych ikon, będzie także różna proporcja ikony do tekstu, który się pod nią znajduje. No i ogólnie
będzie tutaj całkiem sporo rozmaitych funkcji, które pozwolą Wam dopasować ten telefon do siebie. Natomiast ja zwracam uwagę na dużą wygodę, jaką daje nakładka Realme, bo możemy na przykład narysować symbol na zablokowanym, wygaszonym ekranie i wtedy przejść od razu szybko do jakiejś aplikacji. Możemy też na przykład podwójnie stuknąć, żeby wybudzić ten ekran. Mamy tutaj tryb obsługi jedną ręką, który teraz po prostu odcina górną część ekranu, no i tam nie będziemy dotykać. To wszystko przesuwa się do dołu, co myślę jest dobrym rozwiązaniem, lepszym niż przesuwanie na lewy czy prawy bok tego ekranu. Oprócz tego mamy tutaj parę gestów ruchowych, nie tak dużo jak w Motorola, ale pozwalają nam one odebrać połączenie albo położyć telefon tak, jeżeli chcemy to połączenie wyciszyć. Mamy też dwie opcje zrzutu ekranu trzema palcami. Pierwsza oczywiście za przeciągnięciem to standardowy zrzut ekranu, a natomiast jak przytrzymamy te trzy palce, to możemy od razu wybierać kształt, który zostanie wycięty z tego ekranu. Tak więc dzieje się tutaj dużo i myślę, że też dużo dokładają od siebie aplikacje Realme. Przede wszystkim doceniam funkcję Manager telefonu za to, że na przykład ma diagnostykę, ale też doceniam po prostu to, że te aplikacje są takie może niezbyt profesjonalne, natomiast na dobry start faktycznie większość z nich wystarczy. Niektórzy nie będą szukali odpowiedników w sklepie Google Play, bo po prostu to, co zaoferowało Realme, jest w zupełności wystarczające. Szkoda, że nie pozbyto się tu paru małych błędów. Pojawiają się momenty, w których faktycznie coś nie jest przetłumaczone w 100%. Pojawiają się też momenty, kiedy na przykład dymki z Messengera ukrywają się, kiedy chcemy je wyrzucić po prostu z naszego pulpitu. Potem pojawiają się po 2 sekundach, ale nie możemy ich dotknąć. No, jakieś takie małe, pojedyncze bugi faktycznie tutaj są, no ale przede wszystkim najgorzej jest z tą optymalizacją. Ja chcę, żeby ten telefon, skoro kosztuje tyle, ile kosztuje, no to chodził płynnie i żeby faktycznie te animacje wyglądały dobrze. Tutaj jest dużo problemów właśnie z tym, by zachować płynność tych animacji i by zachować ogólną płynność systemu. Na dużo rzeczy się tutaj czeka, wirtualny RAM tak naprawdę nie jest potrzebny, bo te aplikacje i tak są wyrzucane bardzo szybko i tak naprawdę nawet jak włączycie tryb wydajności, to i tak nie będziecie mieli ich za dużo aktywnych, więc parę rzeczy można by było zmienić, natomiast ogólnie nakładka Realme wydaje się być kompletna. Mamy tu co prawda gniazdo słuchawkowe, ale nie znajdziemy radia FM i jeżeli chodzi o moduły łączności, no to mamy standardowo Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i mamy oczywiście lokalizację. Tutaj jeden problem z tym urządzeniem był taki, że niekoniecznie dobrze radziło ono sobie z kierunkowaniem tej lokalizacji. Nawet gdy już przeszedłem parędziesiąt metrów, nadal twierdziło, że idę w zupełnie drugą stronę, choć dobrze określało drogę, na której się znajdowałem. Tak więc to na pewno jest do poprawy, ale myślę, że reszty rzeczy nie trzeba poprawiać. Jakość połączeń jest na dobrym poziomie. Da się tutaj zrobić voice over LTE, ale tylko gdy druga karta obsługuje dane, a z pierwszej odbieramy połączenie. Nie ma tutaj Wi-Fi calling, a przynajmniej nie znalazłem tej funkcji. No i jeżeli chodzi o możliwości tego urządzenia, no to tak naprawdę jest tutaj dość standardowo jak na tę klasę cenową. Realme 9 Pro nie ma 108 megapikselowej matrycy głównej jak w poprzedniku, zamiast tego mamy tutaj 64 megapiksele z wartością przesłony f1.8. Oprócz tego ultra szerokokątny obiektyw, znajdziemy tutaj także aparat makro 2 megapiksele. Od razu Wam mogę powiedzieć, makro jest do skreślenia, naprawdę te zdjęcia wyglądają fatalnie, natomiast jeśli chodzi o resztę obiektywów, no to tak. W jasną, słoneczną pogodę możemy zauważyć błędy przetwarzania. Po prostu te zdjęcia są zbyt ciepłe. Temperatura, która zostaje wybrana przez algorytm, jest zbyt duża. W rezultacie niektóre fotografie wychodzą wręcz karykaturalnie. A gdy do tego dołożymy jeszcze sztuczną inteligencję, która dodatkowo podgrzewa te zdjęcia, no to wychodzi taki średnio ciekawy obraz. Akurat mnie się to przetwarzanie nie za bardzo podobało. Choć też uczciwie przyznaję, że sztuczna inteligencja ma dwie twarze. Jedną, w której faktycznie te zdjęcia wydają się być całkiem dobrze poprawione i to dotyczy się sytuacji, kiedy jest no, pochmurno. Natomiast gdy mamy do czynienia z większym krajobrazem, no to ta sztuczna inteligencja zdecydowanie mocno przesyca te barwy, no i po prostu nie wygląda to ani trochę naturalnie, a sprawdzałem to na różnych ekranach. Do błędów przetwarzania zaliczyłbym także aberracje monochromatyczne, ale także i zmianę tych kolorów, że chmury czasem białe wychodzą wręcz różowe na tych zdjęciach. No po prostu gdzieś to przetwarzanie za mocno to wszystko podgrzewa. Mam wrażenie, że to da się naprawić aktualizacją. Nie wiem, czy da się naprawić aktualizacją szczegółowość, która jest względnie ok, ale wydaje mi się, że przede wszystkim to jest osiągnięte przez sztuczne wyostrzanie, a nie przez rzeczywistą szczegółowość obiektywu, co trochę mnie zaskakuje, bo jednak mamy tutaj 64 megapiksele i 16 megapikseli po łączeniu tych pikseli. To, co jeszcze mnie rozczarowało, to zdjęcia w pełnej rozdzielczości. Zdecydowanie rekomenduję Wam, abyście robili 16-megapikselowe zdjęcia i po prostu wybrali podwójny zoom. Wtedy jesteście w stanie więcej odczytać z jakichś dalszych detali, no i też jeżeli chodzi o specyfikę tych 64-megapikselowych zdjęć, po prostu tutaj nie ma jakiegoś większego szału. Nocne
zdjęcia mają dwa oblicza. Pierwsze to tryb automatyczny, w którym zdjęcia wychodzą albo akceptowalne, albo słabe. Natomiast drugi to tryb nocny, który po prostu wyczarowuje z tych zdjęć nie wiadomo co i faktycznie wtedy one są bardzo dobre. Myślę, że tutaj pod tym względem algorytmy działają jakąś mistrzowską robotę. Jeżeli chodzi nawet o obiektyw ultraszerokokątny, który jest mocno przeciętny, no to te zdjęcia wyglądają tutaj dobrze. No ale właśnie, skoro jesteśmy przy ultraszerokokątnym, no to powiedzmy sobie, że to nie jest obiektyw, z którego będziecie chcieli często korzystać, a przynajmniej nie wtedy, kiedy będziecie mogli oglądać te zdjęcia na większym ekranie, bo jest tutaj całkiem sporo ziarna. Mała szczegółowość, brzegi kadru wyglądają zauważalnie gorzej od centrum, no i też kolorystyka tych zdjęć wygląda zupełnie inaczej niż zdjęć z głównego obiektywu. To także nie pomaga temu rozwiązaniu, a nocą, no w większości scenariuszy wypada ono po prostu blado. Nie przekonały mnie dodatkowe tryby, tryb portretowy działa w miarę ok, gdy chodzi o zdjęcia z tyłu, gdy chodzi o selfie, no to ten rezultat jest już zauważalnie gorszy. Tryb uliczny, wierzę, że może komuś uda się ładnie naświecić te zdjęcia, natomiast tak z ręki, bez statywu, no to nie za bardzo to wychodzi i te efekty nie są jakieś rewelacyjne. Jeżeli chodzi o inne tryby, no to tutaj tryb makiety na przykład też specjalnie mnie nie rajcuje, mimo że wydaje się, że to fajna funkcja, to jednak to rozmycie po lewej i po prawej nie tworzy tego efektu głębi, którego bym oczekiwał. Te dodatkowe tryby po prostu uważam za dodatki, które nie powinny w żadnym stopniu decydować o kupnie tego smartfona przez Was. Tak samo jak nie powinna o tym decydować jakość zdjęć selfie. Ona nie jest najgorsza, ale też nie jest najlepsza. Tryb portretowy, tak jak wcześniej wspominałem, działa tutaj w miarę dobrze. Natomiast te zdjęcia nie wyróżniają się ani kolorami, ani ilością detali. No i też mam wrażenie, że czasem ta ostrość nie jest tam, gdzie trzeba. Oczywiście mówię o takich typowych zdjęciach z ręki, ale można też na przykład skorzystać z Ultra Night na przednim aparacie i w ten sposób jakoś poprawić jakość zdjęć selfie nocnych. Jeśli chodzi o wideo, mam wrażenie, że Realme zaliczyło regres, zatrzymując się od trzech generacji na rozdzielczości 1080p. Zresztą to wideo też nie wygląda po prostu jakoś tak specjalnie dobrze. Na plus na pewno to, że dość szybko jest ostrzone i też jeżeli chodzi o korektę ekspozycji, to te tutaj praktycznie się nie pojawiają, a jeżeli już nie są takie agresywne i przeskakujące. Natomiast no, stabilizacji tutaj nie ma. Jest oczywiście ultra stabilizacja, która robi to wszystko cyfrowo, ale to działa średnio. Nie ma nawet stabilizacji żyroskopowej, która też jest elektroniczną. Nie ma tutaj też specjalnie jakiegoś wielkiego poziomu detali na tych wideo. No po prostu nie ma nic, co przyciągałoby wzrok na dłużej. Doświetlanie wideo przez AI też działa średnio, no a nocą to tak naprawdę nie zobaczycie na tym wideo praktycznie nic. Więc do wideo tego telefonu nie rekomenduję, zwłaszcza w tej cenie. Takie wideo kręci Realme 9 Pro z przedniej kamery. Maksymalna rozdzielczość jest teraz 1080p. Możemy ustawić też 720p i jest dziwnie. To znaczy, wygląda jakbym miał filtr na twarzy. Moja twarz jest wygładzona, ale wszystkie funkcje, jakie przeszukałem, faktycznie powinny być wyłączone, więc tego retuszu teoretycznie nie powinno być. Komu jednak mogę zarekomendować Realme 9 Pro? Na pewno komuś, kto szuka długiego czasu pracy na jednym ładowaniu. Bardzo długiego, bo sięgającego nawet 9-10 godzin na ekranie i to jest naprawdę wynik, który jest rewelacyjny i pewnie jest związany właśnie z tym, że producent nieco skręca wydajność tego modelu, żeby ustawić go w szeregu jako model z dobrą baterią, a niekoniecznie najlepszy wydajnościowo. Natomiast no, te wyniki są po prostu bardzo dobre. Mam wrażenie, że wiele osób nie rozładuje tego telefonu w ciągu 2 dni, 3 dni mogą być osiągalne dla tych, którzy używają telefonów mniej intensywnie. Natomiast no, ja nie byłem w stanie rozładować tego telefonu nawet podczas bardzo intensywnego dnia, więc jestem jak najbardziej zadowolony z tych rezultatów. Nie jestem zadowolony z kolei z tego, że zmniejszono tutaj ponownie moc ładowania. Teraz mamy 33 W. Przy baterii 5000 mAh zajmuje nam około 80 minut, by ją napełnić. W ciągu 15 minut dostajemy 22%, a w ciągu pół godziny około 44-45%. Tak sobie myślę o Realme 9 Pro, że stał się on ofiarą sukcesu innych modeli Realme, bo wydaje mi się, że powstał tak naprawdę po to, żeby zadowolić operatorów i sklepy, które będą mogły sprzedać go na efekcie nowości. Jednak jakby nie patrzeć, telefony, które powstały pół roku temu, ale także i Realme 9 Pro Plus, no po prostu są w znacznie bardziej korzystnej sytuacji, bo mają lepsze funkcje i po prostu wydają się być bardziej opłacalne, zwłaszcza Realme GT Master Edition. Jeżeli chcecie coś od Realme i niekoniecznie przekonują Was dwuletnie aktualizacje Androida, bo nie czujecie po prostu takiej potrzeby, no to ten Realme GT Master Edition może być faktycznie lepszym wyborem w tej cenie z ekranem AMOLED, z większą wydajnością i wydaje mi się, że też z równiejszymi aparatami. Ponadto konkurencja nie śpi. Ja wierzę, że Realme 9 Pro może trafiać do dobrych ofert abonamentowych, natomiast w wolnej sprzedaży trudno będzie go zarekomendować. Wydaje mi się, że jest to model, który został po prostu skrojony pod to, żeby Realme 9 Pro Plus mógł bardziej błyszczeć w porównaniu do właśnie słabszego modelu. Oczywiście jest tutaj parę dobrych rzeczy. Warto docenić ekran, warto docenić baterię. Natomiast w ogólnym rozrachunku
rachunku no, ten telefon potrzebuje kilku dużych aktualizacji, żeby po prostu naprawiono też dużą liczbę bugów, która może nie przytłacza na co dzień, natomiast może wkurzać w dalszym okresie. Okej, to tyle o Realme 9 Pro. Zapraszam Was oczywiście do komentowania i zapraszam Was gorąco do zostawienia subskrypcji, także łapki w górę, bo to zawsze motywuje. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to piszcie tam na dole, a ja widzę się z Wami w kolejnym materiale. Cześć!